Cześć! Cześć! Cześć jeszcze raz. Witamy Was porą z domu wieczorową. Tak, ostatnio. Widzieliście wcześniej, że wychodziliśmy bardzo późno ze sklepu. Tam będzie wszystko czarno na białym albo kawa na ławę. No. I tak się zrobiła 22:27. No. Także. Cóż możemy powiedzieć? Jakoś ostatnio nie potrafimy zrobić szybciej zakupów. Wszystko, co do czasu wyjścia ze sklepu, znaczy do parkingu, to widzieliście. Po drodze nic specjalnego się nie wydarzyło, prawda? Nie. Jechaliśmy spokojnie. No, taka pewna historia mi się tam nasunęła, ale ona nie jest związana w ogóle z tym holem. A to była sytuacja taka społeczna bardziej. No i to myszce opowiadałem w sklepie. Ale no, jeśli kiedyś myszka mi przypomni, albo wy mi w jakiś sposób to przypomnicie, to wam opowiem. No taka dziwna historia. A teraz przechodzimy już do... Halls o show, wiadomo. Do prezentacji artykułów. Jak widzicie tutaj siatę, to znaczy się, że nadszedł ten czas. Wcześniej jeszcze zobaczycie u myszki w filmiku, jak pokazuję wam różne ceny produktów. Taki pewny punkt do przemyślenia tam dla was, nie? Filmik do przemyślenia. Dlaczego taka dziwna cena do innych cen? Ale to już zobaczycie wcześniej sobie, nie? Albo zobaczyliście wcześniej, przepraszam. Widzicie? Jakie fajne piwka? Szok, co? 0% Radler. Sycylijska pomarańcza z limonką. I jabłko z czereśnią. Wymyślają te smaki. Nie? No. Najróżniejsze smaki, tak. Jak... No tego niestety, sycylijska pomarańcza z limonką, ona musi być pyszna, bo była ostatnia puszka, także myślę, że ten jabłko i czereśnia było więcej. Mamy dwa takie, jedno takie. Kupiliśmy to dla naszych gości, którzy po prostu nie piją alkoholu. I jeszcze taki Lech Granat z Akai 0% oraz dwa żywce takie. Nie wiem gdzie jest drugi, tu mam jeden. I tutaj jeszcze zostało, bo położyliśmy na stole, żeby to się gdzieś tam tutaj przypadkiem nie spadło. Jajka to są z chowu na wolnym wybiegu. Takie jedno opakowanie i 20 sztuk tutaj jest i kupiliśmy jeszcze z chowu ściółkowego 20 sztuk. Bo jakoś jajka nam się pokończyły i no a jajka to wiecie, zawsze idą, więc nie? No. Jajka są zawsze potrzebne i mile widziane. Tak. A co tam się śmiejesz? Nic. My mieliśmy, ja coś kojarzę, ale chyba czosnkowe chyba mieliśmy, co? Takie bagietki. A to jest z masłem ziołowym. A mi się wydaje, że mieliśmy z masłem czosnkowym takie bagietki. Dwie kupiłam, nie wiem gdzie jest druga. Co robisz? Nie wiem, no myszko, jak będzie to się pokaże się. No dobra, w każdym razie do lodówki. Do lodówki, do lodówki. Gąbka kąpielowa do masażu. Widzicie, taka gąbka kąpielowa do masażu. Taka gąbka to grosze kosztuje, a jakoś tak, wiecie, zawsze ładniej wygląda, jak jest nowa. Jeden kawałek sera, ser studencki taki. Co? Tak się nazywa. I studencki drugi kawałek. Tak się nazywa, studencki, no. Co my tu mamy? Studenci go robili? Tak. Sól stołowa doskonała do przyprawiania. Jodowana, 1 kg. Słuchajcie, za złotówkę było. No, musiałam wziąć. Za złotówkę sól. Kupiliśmy jeszcze miętę strąg. Słuchajcie, herbatkę, dlatego że już się skończyła. Się skończyła i Artur słusznie zauważył, że trzeba kupić, więc brawo Artur. Jest herbatka.
Kupiłam taki sprawdzony, to jest nasz ulubiony, tylko że zawsze kupujemy w dużej butelce, gdzieś tam w jakichś takich budowlanych hipermarketach, ale no w Auchan nie było, no więc dobra, już trudno. Taka mała butelka, to trochę drogo wychodzi, bo prawie 6 zł, no ale potrzebuję do fug, do kuchni, także no wzięłam. Po prostu będzie na raz i tyle i po prostu nie zostanie. Arturowi kupiłam stopki takie męskie. O, takie. To są takie bardziej w sensie, o, widzicie, takie bardziej pełne, nie? Nie takie do końca, że ten, tylko takie, no fajne. Do Adidasów fajne, nie? No to może tu położę, no. Ile? Dwie pary chyba. O, dwie pary. Do Adidasów? No, do takich fajnych właśnie, tych co masz takich prawie sandałki. A pan, pamiętasz jak w starych czasach? No i nie pamiętałem starych czasów. Kupcie mi mama, tata, Adidasy. Adidasy. Tylko Adidasy. Jojo, zakręcone, o smaku owocowo-waniliowym. To już widać, nie? Że ktoś tu był. A to Nestle produkuje? Mhm. Jakaś mysza tu chodziła. Dobre one są, co? Mm-mm. Dobre są. No to nie jest, po co to po co to wziąłeś? Bo fajne opakowanie. Ale to takie dziwne, taka gąbka, no. Worek do odkurzacza. Jeszcze gdzieś jest jeden. Nie wiem gdzie. Ale zawsze kupuję takie worki do odkurzacza. I tu jeszcze... Dalsze. To już tego nie widziałam. To ja sobie wziąłem. A chyba już masz takie, ja coś kojarzę. Nie wiem, ale ja sobie wziąłem. No, takie jeszcze stopki, takie trochę inne. Takie to nie są, to są bardziej takie do kostki, a tamte były takie mniej niż do kostki, o. Takie. O, tu już zabiorę to. Wątróbka. To... Dzisiaj się nic nie rozwaliło. Także słuchaj. Wiecie? Artur ostatnio tak polubił wątróbkę, taką w pomidorach zrobiłam. Duszoną taką w pomidorach, powiedział, że jest rewelacja. Tak. No więc trzeba robić, skoro jest rewelacja. Marchewka. Artur będzie robił sok. No, szukałem dzisiaj jeszcze buraczków. A nie było. A buraczki wykupili, a marchewkę też wykupili. Została resztka marchewki, więc no. A chciałem tak, wiecie, żeby... No ale to jutro gdzieś skoczymy, to też kupimy. Tak? No. Maluta regionalne mleko, 2%. Takie? Jedno kupiliśmy dzisiaj, bo jeszcze mamy. Tutaj niech sobie stoi. I teraz, wiadomo, co my tu mamy. Tak. Już rozpoznajecie pewnie to żółte opakowanie. Zupka fo. Razy 3. Kupiłam woreczki śniadaniowe, bo zawsze tam woreczki się do czegoś przydają, a mi się skończyły, więc kupiłam takie. I takie same. Dwa opakowania, bo tam grosze kosztuje. Ile tu jest? Po 100 sztuk. Wrzucisz tam na dół do szuflady. I jeszcze kupiłam takie woreczki na mrożonki, bo jak coś mrożę w lodówce, to właśnie lubię mieć takie specjalne też. A już tam? Ja nie mogę się podać wszystkich. Nie dało rady. I tutaj całe takie czarne jeszcze sobie kupił. Myślałem, że znowu już bardzo. Chciałam powiedzieć, że tu jest napisane stopki damskie. Dziękuję. Artur kupił mi skarpetki. Widzicie? Jak fajnie? Ale ja będę nosił. To jest rozmiar 35-38. Dobrze, zostaw mnie. Ty nawet nie spojrzałeś, ty chyba je sobie na nosa założysz. Dobrze, dobrze. A nie na stopę. No, to ja mam stopki, także fajnie. Dobrze, no to masz. Bo ty sobie nawet na jednego palca nie założysz. Polędwiczka drobiowa. Proszę bardzo. Coś chciałeś powiedzieć? Bo widzę, że się zablokowałeś. Zapowietrzyłeś się, mów, bo później będzie, że cię do głosu nie dopuszczam. Nie, bo mieliśmy okno otwarte i much wleciał. Much wleciał. A mieliście kiedyś mucha w lodówce? Jak much,
Jak much w lodówce zamarznie i on tak lata 5 na godzinę wtedy? Straszne, tak, nie? Tak, tak, tak powoli. No, biedny. Taki zamulony. Słuchajcie, tu nie będę rozpakowywać, bo mi kapie. Tu jest kilogram serduszek i pół kilograma żołądków od kurczaka. No, od kotkików. Już, 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 kochanie, ci daję. Mały wypadek przy Proszę. Pracy. Na planie. I słuchajcie, co jeszcze? Jeszcze kupiłam takie woreczki do lodu, bo ostatnio Artur kupił w Lidlu, ale nie chcę się wypowiadać na ten temat. Ale takie były tylko. Bo to były najmniejsze woreczki świata, weź tu wytrzymaj. Takie były w Lidlu akurat, no to co miałem zrobić? To brak słów. Jedną cukinię kupiłam. Jakby to była telewizja, to w trakcie tego plansza by się pojawiła na ekranie. Tak, jedną cukinię, bo jeszcze jedną mam, a coś tam, wiecie, zawsze coś zrobię, nie? Dymka, bardzo ładny szczypior i bardzo ładna cebulka, więc Artur wziął. O, jeszcze jeden worek. Dawno nie miał tego naturek Brie z pieprzem zielonym. Kiedyś kupował z pieprzem, a teraz jakoś tak dawno nie miał. I tu jeszcze naturek Camembert z ziołami. No i wiadomo, to musi być. Raz, dwa. Tri. Nie ma tri. Tu jest tri. Free 4. Jest. O, i jeszcze jedna zupka po się tutaj zapodziałała. I teraz tak, słuchajcie, były fakt, że trochę podwyższyli cenę, ale i tak dobrze wychodziło, 2,60 coś i drugi produkt za 1 grosz, jak się kupiło dwa, więc te serki takie Lakima, one nam naprawdę bardzo smakują. Wzięliśmy 6, dlatego że one mają bardzo długi termin ważności. Jak to serki topione. Więc wzięliśmy 3 rodzaje. A to się długo nie przeterminuje, także... Ja ostatnio, no takie widzicie, ja mam takie fazy. Jak obserwujecie nasze prezentacje, to ja mam takie fazy. A to na to, a to na tamto, a to... Także nie widzicie... Akurat te zielone są do 31 sierpnia. Więc trzeba je zjeść. Te są do listopada aż. Ale jakiego roku? No tego. A te też, więc najpierw zielone jemy, dobra? 2015. Najpierw zielone, dobra? Bo się a tamte listopad. Wiesz, to śladu nie będzie dawno. No wiadomo. Co to jest? Taka salami z pieprzem. Takie o. Coś. I w końcu się doczekałam, tak długo, za każdym razem jak jestem, to patrzę, czy jest pasztet ze śliwkami. I nigdy nie ma, a dzisiaj był. Mówiłaś o tym? Tak. Jutro na śniadanko będzie. Na chlebek. Uwielbiam ten pasztet ze śliwką, jak czuję ten zapach. No to szok. Z aromatem śliwki. Nie no, widać, że jest śliwka. Już nie rób jaj. Colgate Max White. Taką pastę kupiłam. Ja. To jak położę tu. Kupić? Jak kupić? I kupiłam taki zapach do zmywarki, ale to Artur będzie musiał mi tutaj rozpracować. Bo miałam, kiedyś kupowałam takie potrójne, trzy w jednym, ale nie było. I powiem wam, że to była przedostatnia sztuka taka. No i Artur to będzie musiał mi tutaj to włożyć tam do środka jakoś. A, włożyć, no to jest stara prawda. No co, mówię, że mam to włożyć. No włóż, no. A co ty jakieś... Olej rzepakowy. Musisz Mieszko. Wytrzeć. Aha, i jeszcze tutaj mam te filety z łódka. Bo ci z wizji zdejmę. Fajna cena dzisiaj była. Niecałe 9 zł. I Artur kupił, proszę bardzo, napój bogów, już broi, ja się boję tutaj, trochę odpił. Jak kupić?
Ty kupić. Ja kupić, ty kupić. Ja opróżnić pierwszą siatę, więc się zmywam. Teraz będzie Artur. O, no. Dziura ten. Dobra, lecimy. Zmiana warty. Zmiana planu. Czasami mam takie wrażenie, jakbym widział się z wami normalnie, tak jak wiecie, wy widzicie mnie, jak ja widzę was w środku, co tam robicie. Wszystko widzę. Autentycznie. Smacznego? Ktoś dopiero idzie? A tu już się zaczęło dawno. Dobra, siadaj, siadaj szybko. Także zaczynamy, kochani. Prezentuję się przed wami i stoją na baczność. Chusteczki, proszę, kochanie. Jedna. Dwa opakowania. W bloku, oczywiście blokiem atakują. A ty tyłem pokazujesz? No, chciałem pokazać akcję, blok. Czy blokiem atakują. Tu jest zaginiony element, którego myszka szukała. To jest zapiekanka. Ja powiem coś więcej o niej. No. Ona jest z pieczywa. Jakbyście chcieli wiedzieć. Bagietka, drożdże, sól spożywcza, jodowana. Glukoza, masło ziołowe. O, ostatnio jedna z was powiedziała, że masło. Także będziemy jeść masło. No. Proszę, kochanie. Do tego jest kiełbasa od pana Nowaczka. Nowaczka. Kiełbaska fajna, popatrzcie. A jak się nazywa? Ładniuśka tak. O, my już ją mieliśmy, ona jest dobra, naprawdę. Kaszubska na ruszt. No, kiełbasa drewno, drobno rozdrobniona. Myślałam, że drewno podobna. Drewno podobna. A wiecie, że kiedyś kupiliśmy kiełbasę, w której w składzie były wodorosty? Już mówisz to 1000 razy. Tak? No. No to łap wtedy, bo widzę, że za dużo masz do powiedzenia, podczas gdy jest jakieś mądrości. To herbatka taka. Ja wybrałam. Już jej dawno nie miałam. A tak, przepraszam, tak ją miałam pokazać. Tak, już jej dawno nie miałam. Tak, tak ją miałam pokazać. Łap tu, a nie obiadaj się teraz. Muszę się od razu obiadać. Oto pomarańcza, mechaniczna pomarańcza. Oglądaliście taki film kiedyś? Sok dwulitrowy, super cena. Super cena, tak? Tak jest, tak już nie. Nie zmyślałem. Chciałem, wiecie. Dzisiaj trochę tak. Dużo pracy było. Żo? Rzodkiewka. Bardzo. Tak jakby. To się czuję jakby na autopilocie. Rzodkiewka, kochanie, proszę. Proszę, taka rzodkieweczka. No co powiecie rzodkiewczce? A dzisiaj widzieliśmy pomidory bio. Widzicie, takie malutkie były normalnie. Widziałaś, nie? Tak. Pomidory bio oglądaliśmy. Oglądaliśmy ogóreczki bio. Wszystko takie malutkie normalnie. Czyli co? Te tamte to... Coś podsypują do nich ostro, czy? No raczej. Oranżatka Helena. Już wiadomo, co ja... Ty dwie otworzyłeś? No, bo jedna była... Raz przywalona, później druga była przywalona, także... No matko. Cudze chwalicie, swego nie znacie, oryginalny smak. Pamiętacie smak starej oranżady, tej czerwonej i... Ona chyba była mniej słona, słodka. Ta Helena, ona słodka bardziej. Tamta chyba była, a pamiętacie cytronę te w woreczkach? A saturatory? Co? Saturatory, co takie... Takie wózeczki, przy których siedział to ja nie pamiętam. Pan lub pani. O to mi rodzice opowiadali. I mieli taką maszynę, tam był gaz. No, i wlewali gazowane. Kto z was będzie chciał, to opowiem o saturatorach. Ferdek mu zawsze mówił, ja żem interesa wyciągał z saturatora, krwawica moja. No. A kto krew moją chłopcze? Tak mówi. No, tu jest sok, znowuż ten sam. Ten soszek akurat znajdzie się między innymi sokami na stole
weselnym. Prawda? Tak. Dobrze mówię? Albo na poprawinach. Albo na poprawinach. O, jest tu nawet właśnie. Piwko Żywiec. Dla tych, co nie piją. Albo co już nie mogą pić. W każdym razie nie piją. Ja. Druga paczka. Druga paczka. Będzie zamrożona. Kiełbasa na ruszt. Kaszubska. No i chciałem sobie takich tych soków popić, wiecie. Dzisiaj tak spokojnie, taka cisza, powiem wam. Bo już jesteśmy wykończeni dzisiaj od rana, po prostu walka. Już jest 23, a ja po prostu jak... Mamy tutaj pomarańczki. Będziemy sok znowu robić z pomarańczów. Trochę, sokowirówce. Trochę jakichś takich witamin się przydało. Marku słaby jest, wykończony. Wydaliśmy dzisiaj, kochanie, ile? 500 zł. 200... 350 zł. No, 350. Przed wami, kochani, staje jeszcze jedna. To na bramę, wiecie, jakby się zdarzyło, nie? Trzecia. No. Jedna, druga, trzecia, żołądkowe. A tutaj jeszcze jedno takie się znalazło. Chyba ktoś z firmy nas ogląda, bo tutaj jest napisane tradycja łagodności. Czy to się zmieniło, czy nie? Woda głębinowa. I tutaj jest receptura łagodnego smaku, popatrzcie. Niedawno o tym mówiliśmy, że to jest łagodna wódka, że bardzo dobra. No. I popatrzcie, przyjechaliśmy, ale nie. No, no to... my mamy taką właśnie wódkę na wesele. I patrzcie, łagodna, ona jest naprawdę łagodna. Naprawdę. I tak jak wam wcześniej mówiłem, będąc w poczekalni, czytałem właśnie o wódkach. I między innymi właśnie, że ta wódka, ona tam gdzieś na którymś końcu, na szarym końcu, a ona, nie wiem dlaczego ona jest na jakimś końcu. Jak ona jest, powiem wam, to jest bardzo dobra wódka. A to jest właśnie dla wszystkich tych, którzy będą no, z nami w ten uroczysty dzień. I nie piją alkoholu. I nie będą mogli. To mamy taki, bo mamy jeszcze jeden, ale w smaku truskawkowym, a ten jest o smaku jabłkowym. Tak sobie pomyślałam, no nie wiem, szampana o smaku jabłkowym to jeszcze nie piją, ale jak zobaczyłam te baloniki w ogóle, a to jest śliczne. Co to jest, szampan? Szampan! A co myślałeś, że co to jest? Nie wiem, to wygląda jak jakaś oranżada. No bo to jest takie naprawdę oranżada, ale to jest szampan o smaku jabłkowym bez alkoholu. I tak po prostu mi się to opakowanie spodobało. Jak to jest możliwe zrobić szampan bez alkoholu, a piwo bez alkoholu? Co, gdzie to? Gdzie to? Gdzie ten alkohol idzie? Co to światło tak mryga? Nie wiem, ufoki się podłączyły do nas. No, wiesz, to jest butelka szampana, to jest nawet taki napój, no. Taki napój gazowany. Ufoki przejęły kontrolę nad cholem. A, no i wiadomo! Czym by był hol z oszą bez tego? Bez taśmy życia. No. I jeszcze zostały dwie drzewki wody na dole. No. Coca-Coli już nie kupowaliśmy. Nie, Coca-Coli jest dość. Także wodę wyjmiemy jutro, bo ja już dzisiaj powiem, no, muszę się położyć. Artur jest słaby dzisiaj. Artur nie ma siły. Jego siły zostały dzisiaj gdzie? Nie, no po prostu, no tak powiem wam, chodziłem dzisiaj po tym oszą. Naprawdę rano. Tak i... Ja słuchajcie, w ogóle dzisiaj tak wcześnie Artur wstał. Naprawdę długo, długo przede mną, więc no... Ma prawo chłopak być zmęczony, ma. Nie? A śpicie, robicie sobie drzemki w ciągu dnia? Powiedzcie, bo jestem ciekawy. No niektórzy, ja zawsze jak przychodziłam z pracy, to obowiązkowo, bo ja nie byłam do życia w ogóle. Teraz też czasami mi się zdarzy, ale nie aż tak często. No. Ale jak byłam taka wyczerpana po pracy, to musiałam chociaż na 20 minut, bo myślałam, że padnę, że normalnie się przewrócę na stojąco. A ja jeszcze... A już zwłaszcza latem. A ja jeszcze na koniec wam powiem, cieszę się, że ten kanał tak zdobywa popularność. Jeśli chcecie, to dajcie myszce łapkę. I Arturowi też.
Ale gdzie mają? No przecież nas nie wiedzą gdzie. To jedną dajcie dla Artura, drugą dla mnie, dajcie? Trzecią dla Artura i czwartą dla mnie i wyjdzie po. Ale jak mam dać? No przecież to jest, no, jest na kanale, myszko. No ja wiem. No. I teraz powiem wam jeszcze, że cieszę się, że mieliśmy możliwość pozdrowić, bo wcześniej taką myśl do was przesłałem, że jeśli byście chcieli, żeby ktoś z nas, albo my razem pozdrowili kogoś, ktoś z was, to śmiało powiedzcie, tak. Jeśli chcecie przysłać jakieś zdjęcie z wakacji, przyjdźcie, zaprezentujemy. Zaprezentujemy. Pozdrowimy, nie ma sprawy. Tak. No, kochani, cóż my możemy jeszcze więcej dodać? Wiecie, my jesteśmy zestresowani przed ślubem. Nie, no. Znaczy ja jestem. Ja jestem. Artur podobno w ogóle się niczym nie przejmuje. Artur ja jest się wolny od stresów. Ja się przejmuję, jak trzeba pieniądze zarabiać, to ja się przejmuję. Ale... jak trzeba gotówkę rzucać. To Artur się przejmuje. Nie, jak trzeba zarabiać, to ja się przejmuję, a jak... jak trzeba już płacić, a, to a nie. A jak już się... no bo to, to już się tylko wyciąga z kieszeni. No, to już a nie najgorsze to jest, wiecie, jak... znacie ten ból, no. Każdy jest, jest pierwszy, no i trzeba tu jakoś... no. Przeżyć, co jakoś, wiecie. Różnie się może zdarzyć. No dobra, dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jest was coraz więcej, cieszymy się ogromnie. Pozdrawiamy serdecznie, do następnego, pa pa! Cześć. Ja nie mam siebie. Idziemy spać. Zakopcie mnie.